pośród uczestników Mistrzostw Europy, tych nieudanych dla nas, jesteśmy reprezentacją, która teraz do bramki rywala trafia najrzadziej. To jest problem naszej drużyny? Czy trafia najrzadziej? Mówimy o Uczestnikach Euro, którzy teraz muszą radzić sobie w eliminacjach No do Mundialu. ale żadna z drużyn, która gra w eliminacjach, jaka była w naszej grupie, jeszcze meczu nie przegrała, z tego co ja się dobrze orientuję. Uważam, że mamy wcale niezłą średnią, tak? 2-2, 5 bramek strzelonych w 3 meczach, nie jest to zły wynik. Tu jedynie Anglia i może Czarnogóra zawyżyły tą średnią, no bo Czarnogóra grała już z San Marino, Anglicy grali z San Marino i z Mołdawią, taki pojedynczy mecz, gdzie Mołdawia nie zwykła przegrywać tak wysoko. I uważam, że stosunkowo nie jest to zły wynik, jakaś ta średnia nie jest zła. Ja celowo podprowadzam teraz pod dyskusję o napastnikach, bo ostatnio no, rozpętuje się masa spekulacji na temat Roberta Lewandowskiego. Jak to jest, że Robert Lewandowski w klubie może, umie, potrafi, a w naszej reprezentacji ma niewiele celnych strzałów na koncie, o bramkach nie mówiąc. I to zakrawa też na paradoks, że im częściej on trafia do siatki w Bundeslidze, tak jak to było choćby w ostatniej kolejce, tym większa krytyka na niego spada, bo w kadrze tego nie robi. Prosta odpowiedź. Dla mnie to jest bardzo prosta odpowiedź. My jako zespół narodowy nie funkcjonujemy jeszcze tak dobrze jak zespół Borussii Dortmund. To jest drużyna, która jest budowana kilka sezonów. W tej chwili grają już 4. sezon ze sobą. 2 razy zdobyli Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec. Więc samo przez się widać, że jest to bardzo dobrze funkcjonujący zespół, który no, rozwiązuje wiele problemów znakomicie. No my dążymy do poprawy naszej gry w ofensywie i jeżeli w tym elemencie będziemy lepsi, no to myślę, że Robert też w reprezentacji zacznie strzelać bramki. Nie ma znaczenia, kogo ma u swojego boku, czy jest to Mierzejewski, czy jest to Obraniak. No na pewno to ma znaczenie, w jakim gramy ustawieniu, bo to ustawienie powoduje, jak będziemy funkcjonować jako zespół. Im lepiej będziemy jako zespół funkcjonować, tym więcej zawodników będzie dochodziło do sytuacji strzeleckich. Mówiło się swego czasu dosyć dużo o tym, że niekoniecznie są przyjaciółmi poza boiskiem Błaszczykowski z Lewandowskim. A teraz na tapetę jak gdyby brany jest problem Obraniak versus Lewandowski. Podkreślają to także komentatorzy telewizyjni, m.in. Andrzej Juskowiak w jednej z ostatniej relacji. No, zauważył, że gołym okiem ta niechęć przenosi się między nimi na boisko. Tadeusz Fogiel, zdaje się, w jednej z gazet bądź w jednym z portali też powiedział, że za bardzo wszyscy wychwalamy Lewandowskiego, nie podnosząc tutaj wartości Obraniaka, który jest piłkarzem momentami lepszym. Pan widzi, że jest problem w przypadku tych dwóch graczy? Ja nie widzę żadnego problemu. My szukamy czasami takich sztucznych problemów. Nawet to mówienie, że kogoś się więcej chwali, a kogoś mniej, to jest zawodowa piłka i różnie te oceny czy sympatie się rozkładają. Nigdy nie będzie tak, że rozłożymy idealnie te pochwały czy tą krytykę. To jest grupa 20 paru ludzi i to też jest czasami bardziej subiektywna ocena jednego czy drugiego eksperta czy trenera. Czyli takiego problemu nie ma. Pan w ogóle nie poruszał na łamach drużyny swoich indywidualnych rozmów z tymi zawodnikami takiej kwestii. My często rozmawiamy indywidualnie, ale ja nie widzę w tej chwili takiego problemu. To, co ktoś widzi z góry, często wygląda zupełnie inaczej wewnątrz, czy w trakcie zgrupowania, czy na treningu. Ja nie dostrzegam żadnego problemu. Jeśli ma pan problem, to moim zdaniem jest on natury bogactwa wśród defensywnych pomocników, bo nie dość, że objawił się Krychowiak, nie dość, że mamy Polańskiego, on akurat w meczu z Ukrainą nie zagra, pauzując za kartki, no to w lidze zaczynają błyszczeć zawodnicy choćby z Legii Warszawa. Łukasik w meczu z Lechem Furman no był jednym z graczy, którzy zasłużyli na miano MVP. Pan lubi powoływać się takich, którzy w lidze się wyróżniają. To co, będzie kłopot i będą Oby kolejni? Był. Chciałbym, żeby był kłopot, bo dobrych zawodników nigdy nie jest za wiele. Natomiast spójrzmy na tą młodzież, bo to jest młodzież. Trochę spokojniej. I młodzież ma to do siebie, że nie jest stabilna. Często 1-2 dobre mecze, później 2-3 mecze słabsze. I problem polega na tym, aby ci zawodnicy mieli najlepszą formę w momencie, mówię o reprezentacji, kiedy ta reprezentacja będzie grała mecze. Wtedy będziemy mówili o powołaniach, będziemy mówili o tym, czy to już jest zawodnik pod kątem reprezentacji, bo
dwa mecze zagrane bardzo dobrze, no to niekoniecznie musi być już przepustka do gry w reprezentacji. Z Rafała Murawskiego ostatecznie pan zrezygnował? Ja nie zrezygnowałem z żadnego zawodnika, żeby sprawa była jasna. Tak samo rozmawiałem z Rafałem. Jeżeli będzie w bardzo dobrej formie, jeżeli będzie grał dobrze, to nie widzę powodu, żeby go nie powoływać. Bo to powołanie dla Łukasza Trałki jak gdyby było takim sygnałem, że... No w tym momencie oceniliśmy, nie, w tym momencie... Nawet ona, a nie ty. W tym momencie oceniliśmy, że w lepszej dyspozycji był Łukasz Trałka i to jego powołaliśmy. I jeszcze przejdę teraz do kolejnego gracza, już tak pozwoli pan, że na pozycjach to będzie ostatnia, która mnie bardzo interesuje, Benisz, który odzyskał klub i pytanie, czy może odzyskać pana zaufanie. On właściwie go nie stracił, bo nie mieliście kontaktu ze sobą, a może się mylę? Nie, nie mieliśmy kontaktu, no bo obserwowałem, co się dzieje z, w jego jak gdyby przynależności klubowej. Długo nie mógł Sebastian znaleźć klubów, w końcu znalazł i to bardzo dobry klub. I nie ukrywam, że z zainteresowaniem przyglądam się, jak będą toczyły się teraz dalej jego losy. Jest Kuba Wawrzynia, który w dobrej dyspozycji też widzimy, jak potrafi grać, ale no musimy mieć też jakąś alternatywę. To jest naturalne i wręcz normalne. A Piotr Brożek to był taką alternatywą ad hoc, czy wcześniej pan naprawdę serio o nim pomyślał? To była sytuacja awaryjna. Dowiedzieliśmy się w sobotę czy w piątek, że Kuba Wawrzynia nie będzie mógł przyjechać na zgrupowanie. No i działaliśmy pod wpływem, powiedzmy, deficytu czasu. Nie mogliśmy przyglądać się aż tyle czasu poświęcić na to powołanie, więc powołaliśmy Piotra, którego powołaliśmy ze względu na jego doświadczenie i na to, że też zna specyfikę gry w reprezentacji.